Przyjmowa zmiana uchwały nr 24, łamane przez 302, łamane przez 11, Rady Miasta Krakowa z dnia 14 grudnia 2011 w sprawie ustawy Nagrody Miasta Krakowa zwanej Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego. Prezydent Miasta Krakowa zgłosił ten projekt z druku nr 1143 od właśnie pierwszym czytaniu, ale referuje pani dyrektor Królejska, nie pan dyrektor Lidia, było protokołu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy zmian w procedowanym w roku poprzednim uchwale dotyczącej ustanowienia Nagrody Miasta Krakowa zwanej Nagrodą Teatralną Stanisława Wyspiańskiego. Zmiany są, można powiedzieć, kosmetyczne w regulaminie, a dotyczą terminu składania wniosków. Zwracamy się o to, żeby nie był określany sztywny ten termin, a to wiąże się ze zmianą terminu wręczania tej nagrody, która była terminem określonym na Międzynarodowy Dzień Teatru, ale ze względu na pracę konwentu i komisji, potrzebę i konieczność jakby oglądnięcia wszystkich spektakli czy osiągnięć teatralnych nominowanych do tej nagrody przez członków kapituły, proponujemy, żeby był to Noc Teatrów, dzień, w którym wręczano tę nagrodę. Gdyby projekt ten natomiast uległ jakby przedawnieniu, o czym nie myślimy, to wtedy możliwość byłaby powrócenia do tego terminu, oczywiście Międzynarodowego Dnia Teatrów. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor. W tej sprawie nie mamy jeszcze opinii Komisji Kultury, ale mam nadzieję, że dyrektora takowa będzie. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Czy są stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam, że Rada uchwała pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ustęp 3 statutu miasta Krakowa określam termin podania autosprawek na dzień 19 lutego, godzina 15 i ostateczny termin podania sprawek na dzień 21 lutego, godzina 15.